witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy w Zetorku. Z tego co wiecie albo i nie wiecie, w ostatnim filmie miałem tam problemy z case'em, co byłem na skupie. No i case do tej pory nie chodzi, prawdopodobnie skrzynia biegów. A zasiad, no i co, to na zimę to zostawiamy rozbieranie go, a zasiać jakoś trzeba. Sieję nawozy małym traktorem 60, no i powiem wam, że ma coś dźwigać tam na takich nierównych kawałkach. To powiem wam, że pełne gacie staje 60 dęba. Nie jest to za fajne, w jednym miejscu to prawie, żebym się przewrócił. Tyle, aby coś ratowałem hamulcami, co skręcałem kołami. Rozpiąłem hamulce, skręcałem kołami. Nie miałem kamery, żeby mam nagrać. A ładujemy co? Zetorkiem. Od znajomego pożyczyłem, pożyczył mi ciągnik. I tak samo mi zjął big buggy z samochodu. I teraz mi jeszcze pożyczył ciągnik, żeby sobie ładować. Rozsiewacz też pożyczyłem, bo mój jeden jest za duży, drugi lejek za mały, big bag się nie zmieści. I tak to muszę właśnie ten. Ostatnie dwa worki, wszystkich miałem 11. Sieję sobie powoli właśnie od rana. Jeszcze miałem 60 koło kapcia z przodu. Zmienialiśmy bratem z drugiej 60, byśmy koło przekładali. Stwierdziliśmy, że tak będzie najszybciej. Nic, na polu coś jeszcze nagram, może ściania. Tak oto idzie. Jak młynek, jak ten właśnie w środku, ten takie mieszadło, jak rozbije właśnie ten granule, to się lubi zapchać. Ja nawozy, brat pszenicę, na bieżąco nawozy. Ciągnik pożyczyłem z rozsiewaczem, żeby się cały big bag mieścił.
płotek był. Witam was znowu. Tata już kończy dosiewać ostatnie kawałki, tam jeszcze zostało z 1,5 hektara dosiać i koniec. I myślę, ja tam muszę jeszcze nawóz jechać rozsiać, ale myślę, chociaż chwilę wam coś nagram, bo nic bardzo nie nagrywałem, ani zorki, ani ściania, to chociaż tyle nagram. Dlatego jej nagrywałem, bo jeździłem małym ciągnikiem, nawozy siałem. No i tak to właśnie, a przy nawozach co tam nagrywać, jak tam nic ciekawego właśnie. O, tutaj tata właśnie zajechał fendem. Jak wiecie, case zepsuty. Wczoraj też nic nie nagrywałem, tam obornik gnój właśnie rozwozili, tata z bratem, ja byłem w pracy. Szczególnie pod maliny właśnie, na takie kawałki, gdzie tam miały być maliny sadzone. I tak to zleciało, zasiane wszystko, a ja tak jak mówię, mało co nagrałem dla was. Ostatni kawałek, tata sieje. Brat już coś tam myje. No i co, i koniec. Pozasiewane pszenżyto i pszenica. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Ten kawałek i tamten dalej, co jest do połowy siejemy, to musi tam to zostać. Musimy gdzieś słonecznika zasiać 45 ary. Ciekawe, czy wystarczy tej pszenicy. Tak na styk, kurde, jest. Thank you.
No i co, chyba tyle w tym odcinku. Koniec, my się bierzemy teraz za mycie, sprzątanie tych gratów i co, jutro niedziela. Jak powschodzi, to myślę, że coś nagram na polu, jak to wszystko wygląda. Nic, na razie wam dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, na razie.